strasznie. Już dajemy panu folię. To już jest trzecia edycja. Jak ją wymyśliłem, że tak powiem, 3 lata temu, nie sądziłem, że to nabierze aż takich szerokich rozmiarów. Mamy mnóstwo służb, to jest szkolenie przedsezonowe służb ratowniczych. Mamy większość jednostek z OSP z regionu, rejonowe pogotowie ratunkowe, Państwową Straż Pożarną, mnóstwo służb, Beskidzkie WOP, WOP Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec też witamy. Tak więc szkolimy się po to, żeby wymiana doświadczeń, żeby jak najlepiej udzielić pomocy każdemu poszkodowanemu przed sezonem, żeby po prostu się dograć i po prostu, żeby te warunki pracy naszej były jak najbardziej bezpieczne i najbardziej efektywne. Pierwszy scenariusz, który występował, to była impreza pod tytułem, gdzie mieliśmy do czynienia z 4 osobami poszkodowanymi pod wpływem alkoholu, w tym jedna osoba, która była w trakcie porodu. I tam ratownicy musieli wykazać się szybkim podziałem, umiejętnościami działania w stresie, żeby jak najszybciej zareagować. Drugi planowany z naszych scenariuszy to był wypadek łodzi na Pogorii 3, gdzie mieliśmy tam 10-11 poszkodowanych w wodzie, w tym 2 osoby, które się topiły. I tutaj chodziło o sprawdzenie działalności ratownictwa wodnego, które miało wydobyć tych poszkodowanych i jak najszybciej udzielić pomocy już na poziomie wody i przekazać zespołom ratownictwa medycznego na ziemi.